W programie Kogo słuchasz? Witam Państwa ponownie. Grzegorz Kasjaniuk. Czy możemy, jak ewentualnie możemy określić, gdzie przekraczana jest ta granica, za którą muzyka zaczyna mieć dla nas negatywne znaczenie? Odpowiadam. Jeżeli coś nas niepokoi w muzyce, a staramy się to mimo wszystko tłumaczyć, to oznacza, że granica została przekroczona. Bardzo ciężko jest potem wrócić, gdyż zagrożeniem jest zobojętnienie, a w konsekwencji niemożność zdiagnozowania problemu. Oczy zachodzą mgłą, wola zostaje spacyfikowana, wiara zmiękczona. Powoli chrześcijanin staje się letni, a często w konsekwencji odchodzi z kościoła. Najważniejsza jest wierność Bogu. Gdy mamy do czynienia z muzyką, która Boga obraża, nie możemy się nią delektować, pławić się w jej brzmieniu, nawet jeżeli jest pociągająca. Okultyzm, satanizm, seksoholizm, hedonizm, nihilizm. Pornografizacja, dekadencja, alkoholizm, dewiacje seksualne, narkomania, złudne filozofie, przestępczość, a nawet propagowanie, zabijania, owinięte często wartyzm i zachęcającą melodię oraz brzmienie. To dominujące elementy w twórczości współczesnych muzyków. Poparte autorytetem i pozycją znaczących mass mediów. Autorytarne ich poparcie ze strony możnych daje zwodniczy pozór, że te treści nie są zagrożeniem. Widzimy na przykładzie systemu szkolnictwa w Niemczech, do czego takie zachowanie doprowadzają. Do obojętności, do unicestwiania wartości rodziny, fałszywej tolerancji. To godzi w bezinteresowną miłość Boga do nas. Czyż można akceptować obrażanie swoich rodziców, matki i ojca? Przecież to naturalny odruch, że stajemy w obronie rodziców. Nie ma innego wyboru. Nie dołączymy przecież do ubliżających naszym najbliższym, którzy poświęcili swoje życie na wychowaniu nas, obdarzali bezgraniczną miłością. Nie staniemy w jednym szeregu z szydercami, twierdząc, że ich postawa nie wpływa na nasze uczucia do rodziców. Granica tak naprawdę nie ma takiej. Nie ma punktu zła, do którego możemy bez konsekwencji docierać, zbliżać się, łudząc się, że jest to czas na odwrót. To nawet nie balansowanie, tylko powolne topienie się w bagnie. Niemożliwe jest więcej określenie. Jeżeli weźmiesz kęs zatrutego jabłka, to tak samo się zatrujesz, jak po zjedzeniu całego. Nie można bez konsekwencji tak sobie tylko uszczknąć, gdyż już tym kęsem zatruwa się ciało, infekuje. Konsekwencje mogą być różne, z otruciem włącznie. To duchowe samobójstwo, ale fizyczne również. Wiele osób spośród moich znajomych nie żyje. Ich bożkiem stała się muzyka, dla części szatan. Najgorsze, że większości nie zdawali sobie sprawy z faktu, skąd na nich spadło nieszczęście. Co było podstawą zagrożenia? Z mojej wiedzy tylko jedna osoba spośród nich nawróciła się i pojednała z Bogiem przed śmiercią. Negatywne znaczenie w odniesieniu do zagrożeń duchowych ze strony muzyki to delikatne sformułowanie. Tu chodzi o zbawienie. Przypomnę słowa papieża Franciszka: Musimy być zawsze czujni, by nie dać się odszukać diabłu. Nie relatywizujmy obecności diabła. Tu chodzi o nasze zbawienie. Nie należy też trywializować faktycznego zagrożenia ze strony twórczości znanych muzyków tylko dlatego, że są grani przez radia, pokazywani w telewizji, opisywani w prasie, że stali się legendą muzyki lub ikonami popkultury. Wykreowany został w mediach fałszywy obraz kultury. Która nie ma złych konotacji, tylko prezentuje czystość intencji, nieskazitelny obraz idoli, których nie sposób sprowadzić na ziemię, wykonawców, którzy stali się nienamacalni i nietykalni. Katolicy tak mocno wchłonęli tę retorykę, czysta muzyka bez odniesień, że wokalista Black Sabbath Ozzy Osborne musiałby chyba kogoś zabić w rytualnym mamoku, by obudzić chrześcijan z letargu. Okładki jego płyt, obrazoburcze zdjęcia, gesty i wypowiedzi nie robią wrażenia, bo widzimy uśmiechniętego starszego pana, bardzo sympatycznego, otoczonego rodziną, żyjącego na kanapie w bamboszach, a na scenie śmiejącego się i mówiącego jeszcze na koniec koncertu, niech Bóg was błogosławi. To gdzie to zagrożenie? A jednak trzeba się przypatrzeć. I tak e, okładki płyt są tego przecież bezpośrednim nośnikiem, obrazoburcze zdjęcia, gesty, wypowiedzi nie robią wrażenia, są pojmowane jako artystyczny środek wyrazu. It's only rock and roll, jak śpiewają Rolling Stones, nic groźnego, a jednak niosącego upadek. Podczas targów katolickich, wydawców katolickich, byłem uczestnikiem, podchodzili do mnie rodzice z dziećmi. Dziennikarz zadał mi pytanie, myślisz, że tej rozmowy bardziej potrzebowali rodzice czy dzieci? A może wszyscy? Odpowiadam. Nie mogę zdradzić szczegółów prowadzonych rozmów, ale te spotkania dowodziły, jak bardzo zwodnicze są media, jak bezpardonowa jest promocja antywartości wśród dzieci i młodzieży. Brak możliwości obiektywnego rozeznania w tym temacie przez rodziców wynika z faktu pozostawienia ich samych sobie z tą materią. Zrozumiałe, że wierzący szukają pomocy w kościele i w mediach katolickich, zwłaszcza tych, które ostrzegają przed zagrożeniami. Przeżywamy obecnie bardzo duży atak medialny ze strony naszych braci w wierze na informowanie o zagrożeniach duchowych. Rozmowy, które przeprowadziłem z rodzicami, pokazują, jak się mylą publicyści starający się lekceważyć zagrożenia, sprowadzając je do sfery zaburzeń emocjonalnych, na które lekarstwem będzie tylko poradał psychologa. Rodzice bardzo potrzebowali tych rozmów, a ich troska o rozwój duchowy dzieci jest zrozumiała. Nienormalna byłaby sytuacja, gdyby swoje dzieci zostawili zamknięte w czterech ścianach ich pokoi, bez wiedzy co robią, jakie mają hobby. W przypadku osób, z którymi rozmawiałem, chodziło o zainteresowanie ich pociech. Pojawił się niepokój wynikły z niewiedzy na temat tego, czym się dzieci zajmują. A to dobry objaw, gdyż pobudza do sprawdzenia, czy nie dzieje się coś złego. Jeżeli z dziećmi rozmawia się, nie piętnuje ich, jest się otwartym na dyskusję i proponuje rozwiązania, to jest się na dobrej drodze. Zakazy nic tu nie pomogą, tylko zwiększą naturalny dla młodego wieku opór dziecka przed rodzicem, wtedy w ich mniemaniu zmieniający jego się w agresora. Fakt, że rodzice byli z dziećmi, które chciały mnie posłuchać, porozmawiać, świadczyło, że nie zostały one zmuszone do tej wizyty. Chciały się upewnić, to były miłe rozmowy. Sam zresztą jestem ojcem ze swoim bagażem doświadczeń i chętnie się nim dzielę. Bardzo ważne jest interesowanie tym, czym zajmują się nasze dzieci. Zwłaszcza teraz, w dobie powszechnej informatyzacji, gdy prawie każdy dzieciak ma swój profil na Facebooku. Nie chodzi o szpiegowanie, a o rozmowy i częste przebywanie ze sobą. Nie każdy rodzic jest omnibusem i nie musi się znać na muzyce, tańcu, filmie. Czy grach komputerowych. Nie wie, skąd płyną zagrożenia. Do tej pory wizerunek Miley Cyrus był na piórnikach szkolnych, plecakach czy papeterii. Nagła zmiana i dola dzieciaków w perwersyjną kobietę, pokazującą w teledyskach obstyniczne pozy i gesty, nie musi być im od razu znana. Tym bardziej, że przebojowość piosenek Cyrus nie zmieniła się. Jest atrakcyjna. Zmiana nastąpiła w treści i wizerunku. Podobnie jest z Justinem Bieberem czy Seleną Gomez. Ci artyści obdarzeni byli zaufaniem rodziców, nie tylko dzieci. Nagle przeszli metamorfozę. Nie, nie wchodzę teraz w jej przyczyny, choć warto o tym napisać i zrobić z tego audycję, ale zaczęli szkodzić dzieciom. Podobnie jest z tańcem. Programy telewizyjne lansujące taniec w kontekście erotycznym i pojawiające się dzięki temu przeróżne szkoły zaczęły uprzedmiotawiać dziewczynki i dziewczęta. Rapper Leroy bez żenady w telewizji promuje taniec dancehall z elementami daggeringu. Tak samo sportowiec Usain Bolt, który publicznie promuje takie zachowania na parkiecie. Tak stylistyka muzyczna, jak i taniec dancehall gloryfikują erotykę. Dancehall hall czyni to jeszcze ostrożnie, ale już daggering, jak też się mówi, jest symulowaniem aktów seksualnych to perwersja. The Gering jest elementem dancehall, który od jakiegoś czasu funkcjonuje osobno. Ten taniec jest podstępnym aktem pornografizacji dokonywanym na młodzieży. Wielu rodziców nie wie do jakiego rodzaju piosenek tańczą ich córki w szkołach tańca, co symbolizuje wyuczone choreografie. To jest ważne, żeby wiedzieć, żeby to obserwować. I tak na, na koniec yy, pytanie. Jakbyś odpowiedział na krytykę, że jako osoba, która radykalnie zmieniła swój stosunek do muzyki, dostrzegasz zagrożenia także tam, gdzie ich nie ma? Spotkałeś się wcześniej z takim argumentem? To pytanie do mnie odpowiadam, zadziwiające. Ale takie argumenty wysuwane są przede wszystkim ze strony chrześcijan. Często w przypadku ateistów bądź gnostyków mam do czynienia z rozmową i dyskusją. Nie ma stałego machania szabelką. W przypadku chrześcijan, zwłaszcza fanów muzyki metalowej, następuje wręcz histeria. Słyszałem już, że jestem neofitą bądź reaguję na muzykę jak alkoholik na procenty. Boję się jej, bo po kontakcie znów się uzależnię. Zdaję sobie sprawę z faktu, że trudno odrzucić coś, co się pokochało tak mocno. Sam to przeszedłem. Dlatego wielu chrześcijan szuka na siłę argumentów i usprawiedliwia szkodliwą twórczość naginanymi faktami, jak wypowiedź Gina Simonsa z grupy KIS w kwestii chrystianofobii, czy to, że Ozzy Osborne kończy swoje koncerty powiedzeniem: God bless you. To wprowadza zamęt. Niestety za tymi wypowiedziami, gestami nie idzie w parze zmiana w poczynaniach artystycznych. Być może będę nudny w powtarzaniu się, ale trzeba trzymać się Słowa Bożego. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Radzę zawsze wszystkim oponentom dokładnie zrobić rachunek sumienia. Częsta spowiedź i stan łaski uświęcającej. Sam tak robię. To oczyszcza najbardziej i pozwala spojrzeć na siebie prawdziwie. Uwalnia ducha ze zniewolenia. Co prawda chciałbym, żeby moje argumentacje wynikały tylko z mocy samej wiary, ale tak się złożyło, że zostałem wcześniej doświadczony, że realnie zetknąłem się z działaniem złego. Otrzymałem tego dowody. Każdy temat, którego się podejmuję, by ostrzec przed zagrożeniem, jest przeze mnie wnikliwie zbadany, ale nie opieram się tylko na swojej pewności, modlę się, zawsze zawierzam się Maryi i Jezusowi. Wypowiadałem się już na ten temat, ale przypomnę. Kontakt ze sztuką niechrześcijańską z założenia nie musi narażać na opętanie. Jednak jest dziwne, gdy wierzący w Jezusa, Chrystusa delektują się twórczością, która gloryfikuje i promuje inne wartości. Czyż nie doznają teraz szoku, kiedy dowiadują się o przemilczanych do tej pory faktach, a ich piny i śmiech nie są reakcją obronną? Być może zamyka się trzeźwość, zastępowana naiwnością, że większym zagrożeniem jest nieobecność rodziców, przestępczość, korupcja. Czy narkotyki, jednak to nie mniejsze zagrożenie, gdyż jest równorzędnym. Zło jest złe. Nie można tu zawrzeć kompromisu. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.